What? Co to było? Cześć moi drodzy, witam na kanale 64BTV, z tej strony Paweł, zapraszam was na kolejny odcinek przygody w XCOM, operacja Wilczy Chamberlain, szturm na kryjówkę ruchu oporu ma miejsce, więc będziemy musieli obronić dzielnych żołnierzy walczących w naszej sprawie. Dwa fabiki, jedna snajper, jeden łowca, trójka grenadierów, lecimy bez specjalisty, Nowak niech nam się szkoli. Czarnoksiężnik może nam się pojawić na tej misji. Jeżeli się pojawi, to on jest wrażliwy na wybuchy granatów, więc myślę, że trzech grenadierów będzie dobrze. Tak przygotowując się do tego odcinka, właśnie to zauważyłem. Wcześniej, kiedy planowałem wziąć trzech grenadierów, zupełnie na to uwagi nie zwróciłem. Teraz jakoś do mnie to dotarło, że to może być naprawdę dobry pomysł. Słuchajcie, lecimy. Rozpoczynamy misję, bo jak zwykle chwila gadania na początku. Ładujemy się do Avengera. Mam nadzieję, że Akemi awansuje nam w końcu na kapitana i będziemy mogli rozszerzyć sobie drużynę o jeszcze jednego członka lub członkinię. Mam nadzieję, że też na tej misji coś zyskamy. Każdy uratowany cywil to zwiększenie dochodu, więc to też działa na naszą korzyść. O ile dochód odbierają nam działania zabójczyni, o tyle my sobie chyba powiększamy ten dochód, uczestnicząc w misjach ochrony ludności. Mam nadzieję, że jakoś to tak zostało zrównoważone i dobrze sobie to tłumaczę. Jeżeli się mylę, cóż, każdemu mylić się wolno. Nikt nie musi być ekspertem. Mało jest ludzi, którzy znają gry w 100% i nigdy się nie pomylili. Stylizacja Nowaka mi się bardzo, bardzo podoba. Wolna zatoka. Coś miałem powiedzieć, ale zapomniałem, nieważne. Dobra, darujemy to sobie. Ostrzyłkowe mamy już. Zneutralizuj wszystkich w ogóle. 19 cywili jest do uratowania. O, patrzcie. Nasz plakacik wisi z nami. Ładnie. Czyli mamy tutaj żołnierzy. To jest ta misja, z którą miałem do czynienia na samym początku. Przynajmniej ten sposób rozgrywania misji, tak? Więc będziemy mieli tutaj pomocników. Jesteśmy ukryci, więc rozejrzyjmy się, gdzie mogą się kryć przeciwnicy. To jest takie dobre miejsce, żeby ich poszukać. Z tej strony. Czy byśmy tak w środku wylądowali trochę? Może i tak. No i nic, rozejrzyjmy się tutaj. Przy okazji zobaczymy sobie nasz plakat. Nikogo. Tu jest dobre miejsce do schowania się. Cisza, spokój. O, proszę, Muton, dzień dobry. Muton, dzień dobry. Snajper naszą trzeba gdzieś umieścić. Sam ten Muton tam raczej nic nie zdziała. Podgląd celu. Tu będziemy Mutona widzieć, tylko kogo on zaatakuje. No, nie jest to... Tu będziemy widzieć Mutona, ale korzystając z widoku drużynowego, więc przynieśmy naszą snajper. Oby tam nie było jakichś żołnierzy. No tak, to będzie moment chyba na użycie pierwszego wabika. Wow. Nowak niech nam napocznie towarzystwo tutaj. Mutona przy okazji... Czy my mamy Shreddera? Macieju Nowaku, czy ty masz Shreddera? Nie masz Shreddera. Więc nie zdejmiesz pancerza. Kto tu ma jeszcze wabik? Demet, dwa wabiki. Słuchajcie, dwa wabiki zostały wyrzucone. Panie kochany. To tutaj może być bardziej niebezpieczne. 72 mech może być bardziej niebezpieczny. Spróbujemy, może padnie od... Wykrakałem. Mech może być bardziej niebezpieczny, bo ma zdolność, słuchajcie, do... Jego i tak nie załatwimy. Mech ma zdolność do strzału rakietami i to mogło się dla nas niezdrowo okazać. Zrobiłem przygwożdżenie na berserkerze. Tak
jest. Tutaj niestety przygwożdżenia nie mam, więc zdam się po prostu na... Po prostu na strzał się zdam. Chociaż Nowak trafia dobrze. A, aleśmy pieścili tego berserkera. To się wściekł jeszcze. Ciekawe, co mu daje ta wścieklizna. O, Jesus Christ. Ale on lubi działać z tyłu. Natchniony pożar, dyskretność, czujność. Nie przeszedł jeszcze szkolenia. A tam dupa nie jesteś, Karol. Raz cię odesłaliśmy, odeślemy cię jeszcze raz. Taką nadzieję przynajmniej. Zobaczymy, co wykombinuje. Trafiliśmy go chociaż. Pudło niestety. Ajajaj. Gdzie on poleciał? I spudłował. To dzięki przygwożdżeniu. Muton się obudził. O, i sektoid. Mamma mia. O, panowie. O, panowie. Dobrze, troszkę go napoczną. Wolałbym chyba jednak, żeby to były strzały do Mutona. No ale... Rozwalenie też berserkera nie będzie niczym złym. O, tu się możemy podpalić. Puh. Kto tu ma możliwość rzucenia wabiku? Tu możemy oddać piękny strzał. Jeżeli jeszcze wejdzie z krytycznym, ile mamy szans na krytyczna? Gdzie nas nie zobaczą, tam nas... Trzeba by kogoś załatwić. Mamy sektoida, mamy... O mamo. Nowak, dolecisz tutaj z granatem? Nie bardzo, co? Chodź tutaj bliżej. Tylko nie kolejna grupa. Trzeba zacząć myśleć o sektoidzie i... O sektoidzie i mutonie. Gdzie jest ten muton? Dlaczego mi się muton teraz schował? Mamo, no. Błyskawiczne ręce. Czy to jest ten moment? Czy to jest moment na błyskawiczne ręce? Prawdopodobnie tak. Nie do końca. Trzeba zabić Mutona. Bezapelacyjnie. Wiem, że cię widzieli. Trafienie krytyczne za 11. To ładnie. Rzeczywiście go tutaj dopieści. 78. I tak Wawik będzie leciał. Muszę zlikwidować Berserkera. 50... Berserkera nie widzę, nie mogę strzelić do Berserkera. Co mi przeszkadza? Przepraszam. Co mi przeszkadza strzelić do Berserkera? Granat odłamkowy, no demet. O mamo, no. Tu będę chociaż Berserkera widział. Nie wiem, o co chodzi, że nie mogę do niego strzelić. 78. To już by go prawie wykończyło, gdybyśmy trafili. No, może będzie szczęście jeszcze na jeden automat? Być obrażeń tylko. Nowak? Czy Shivani? Nie, tutaj... O, tu się mu to pokazał, ale nie doleci. No dobrze, będziemy musieli zrobić tak. Granaty wolałbym jednak zostawić na... Czy zabijemy? No spróbujmy. Granaty wolałbym jednak zostawić na... Czarnoksiężnika. Berserker położony, więc plan na tą rundę wykonany. Tu można by ewentualnie sektoida poczęstować. Może i... Będzie leciał wabik, tak? No dobrze, spróbujmy strzelić do sektoida. No, też oberwał, ładnie. Jeśli chodzi o strzelanie w tej turze, to całkiem nieźle. Można by...
spróbować strzał z karabinu snajperskiego. Pytanie, co zrobi sektoid? Co zrobi Muton? 77 załatwiłoby to sektoida, ale wiecie co? Wolę jednak skorzystać z Wabika. Zaangażowaliśmy dwie grupy, to jest sporo żołnierzy zabitych i jeszcze udało się załatwić Berserkera ponad plan. Aha, strzelał tutaj. Ten Wabik chyba niewiele zmieni. They've got units in the AO that are ignoring our forces just to get a better shot at the civilians. Take those bastards down. Nowy zombie. Z tym sobie poradzimy. Mowy zombie pójdzie na Wabik. Zobaczymy teraz, jak tutaj żołnierze będą strzelali. Do sektoida czy do widmowego zombie? No, sektoid oberwał. Milutko. Szkoda, że nie przekazaliśmy im technologii broni magnetycznej. Nice. Trzeba by się przywitać z panem Mutonem. Tylko czy granatem to robić? Właśnie, tu muszę na pewno przeładowanie zrobić, tak? Chodźmy tutaj, zobaczymy, jak będzie wyglądał strzał do Mutona. A ścięcie? Nie, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem najlepszego? O mamo. 65-77. Dobra, załatwmy sektoida, jeżeli jest taka możliwość. Oby. Tak jest. X-ray neutralized. Jak można było tak skwasić, no? 38, bardzo słabo. Może tu rzeczywiście granat jest potrzebny. Ten nie doleci. Tutaj mam możliwość zrobić przygwożdżenie, też nie. Dobra, tu wystrzelmy granat. Ale skiepściłem. A nie, Nowak ma Shreddera, proszę. Nowak Shreddera jednak posiada, 66. To możemy sobie postrzelać, tak? Ale możemy też zrobić przygwożdżenie. Co będzie chyba lepszym rozwiązaniem. Chodźmy, gdzie my chodźmy? Chodźmy tutaj. Postrzelamy troszkę. Nie załatwi to Mutona, ale może nadgryzie. Chyba, że będzie pudło tak jak teraz. No to tutaj zrobimy 61. Zrobimy przygwożdżenie Mutonowi. To chyba zakończy już naszą turę. Jeszcze oberwał. Cóż, na tą turę będzie gotowy. Do kogo będzie strzelał? Do cywila? No. W sumie dobrze. Nie powiem, żebym był jakoś bardzo happy z tego powodu, ale... Pudło, szkoda. Strzał. Weszło za dwa, a to znaczy, że nasza... Stary, do skutku się mamy zamiar ukrywać. Czy mogę zrobić sobie tutaj ścięcie? Mogę. I to by zlikwidowało Mutona. Mogę też sobie przeładować. Wykonać cięcie.
Tak jest. Ostrzełkowe okazało się dla Muntona niezdrowe. The resistance team is in the clear. They're moving to help the other survivors. To dobrze. My przygotujemy się na kolejne rozdanie. Na luzie i na spokojnie. O, zrobiliśmy przeładowanie i mam turę dostępną. Jak to się stało? Nie, mam tylko jeden. Nie. Mam turę dostępną. Dobra, chodźmy pomalutku w tamtą stronę, ale tak pomału, pomału. Typ warte. Tu przeładowanie. Jak to się stało, że u Nowaka przeładowanie nic nie kosztowało? Jakiś bug, ale tym razem na naszą korzyść. Granatów mamy sporo, więc na Czarnoksiężnika będzie enough. Trąbimy mu raz jeszcze. Nasza snajper. Tak, nasza snajper też przeładuje. Dwie tury cooldownu mamy do... Ojej. Zaczynam wtrącać ostatnio jakoś tak anglojęzyczne wstawki do tego, co mówię. Tak jakbym się jakoś ekspercko znał na tym języku, a nie znam. Jestem noga z angielskiego. Może dlatego nie zasiliłem emigracji. Widmowy zombie pewnie się gdzieś tam pokaże. Do kogo strzelamy? Wow, jeszcze krytycznie. Jak tak dalej pójdzie, to chłopaki... Chłopaki naprawdę wykonają dobrą robotę. Pytań nie mam. O, berserker. Niech go napoczną. Tu jeszcze będzie strzał do berserkera. I też weszło. Dwóch berserkerów mamy. Jeszcze jeden strzał? Może do żołnierza? Ach. Szkoda, że nie było krytycznego. Może by nam tam trochę pomogli, co? O, już tam nie gadaj głupot, stary. Jak na razie idzie bardzo dobrze. Mieliśmy też misję, w której żeśmy wszystkich cywili uratowali. 13 wtedy było ich. Dochód się wtedy zwiększył z regionu o... Chodźmy z tej strony. O 39 jednostek. Tutaj nie mam się za czym schować, niestety. Shivani. Tu będę miał jakąś osłonę. Tutaj to chyba tylko tak. Żeby drugiej grupy nie obudzić. Nasza snajper. Dobrze by było ją gdzieś wyżej postawić, ale wtedy kara za odległość byłaby horrendalnie duża. Dobra, staniemy sobie tutaj. Przydałaby się mobilność naszej snajper. Gdzie tutaj? Dobra, staniemy w tym miejscu. Nowak za daleko to nie zaleciał. Co? Typ warty, tak? Będzie to chyba pora widmowego zombie. Przynajmniej postrzelamy. Ale mamy jeszcze jeden buddy. Więc great. Ścieku. Czyściciel. Jeszcze nam podejdzie gdzieś, nie? Niestety tylko pod jedną wartę. Nie. Ach. Aż mu się przyjemnie zrobiło. Wszedł w tym wartę. Mowy zombie, no. Będzie nas to truł tym widmowym zombie. Ale mam tu chyba delikwentów, którzy mogą strzelać do widmowego zombie jeszcze. Pięknie! Ojojoj, za dwa chyba wejdzie. Czy to jest koniec widmowego zombie? Wydaje się, że tak.
To tam w tym party uzbroił. Aha, jeden z ocaleńców. Ale to znaczy, że będzie oddawał strzał, a ci to nie podłują. Ci to nie podłują. No właśnie. To jest chyba też moment na użycie granatu. Oj. Tym jak dobrze pójdzie, to jeszcze wykończą tego Berserkera. Chociaż tak pomału, nie? Dobrze by było, żeby tam do żołnierza strzelili. Jeśli jest tam żołnierz jeszcze. To kogo? Do Berserkera. A ten gdzie poleciał i do kogo? Tam do żołnierza? Ale pudło, no. To nie żołnierz, to lansje. O, mamo. Dobrze, tu granat sobie będę chciał zostawić. Tu mam jeszcze dwa granaty. Więc jest dobre miejsce. Tutaj mam też dwa granaty. W razie czego poleci Wabik. Bo załatwiajmy ich tak jak będzie możliwość. Tu jest możliwość przygwożdżenia, więc może sobie poczekajmy chwilę. Shivani. Zobaczymy. W razie czego poleci Wabik. Dobra. Staniemy tutaj. Zobaczymy jak granat doleci. Wszystkich? Nie, tylko tą dwójkę, tak? To może skupmy się na tej dwójce. Skoro i tak nie berserkera, nie przy berserkerzymy. Dubu. Będzie na pewno po zaawansowanym żołnierzu, czy po czyścicielu, to się okaże. Można by go prawie załatwić. Zobaczmy jak nasza snajper. Słabiutko nasza snajper. Nic, podejdziemy bliżej. Błyskawiczne ręce wolałbym jednak zostawić na... Błyskawiczne ręce tu 66. Czyściciel byłby fajnie załatwić. Obyśmy trafili. Jest! Czyżby podpalił? Niestety nie podpalił. Ale możemy tu oddać strzał z pistoletu. 4. 97. Ale tu mam Wabik, więc zaczekajmy. Zaczekajmy. Shivani, czy ty? Tu jeszcze Nowak będzie miał coś do powiedzenia, tak? Podejdźmy bliżej. Zobaczmy, co powie Nowak za 68. Pudło chyba. Nie! Patrzcie, trafił chłopak. Kurczę pieczona. Czy dalibyśmy... Ile mu zostanie? 2, 4, 6. Nie damy rady go załatwić. Nawet musiałoby wejść krytyczne. Ale wtedy nie będę mógł rzucić Wabika. Dobra, strzelamy. Jest krytyczne. Za 12. Wiem, że zostaliśmy ujawnieni. Niestety. Jeżeli tu się uda strzał, to mamy berserkera. Tak jest. Było ryzykownie. Ale to tylko i wyłącznie dlatego, że byłem w stanie zaakceptować obrażenia od berserkera. Oj! Ubijot. Czy to był żołnierz, czy to był cywil? Akcja ruchu oporu. Dwa. A ten to skąd się tu wziął? Matko i córko, no. Jest. Jednego mniej. Your forces will perish, and you will return to the Elder's command. Tu jest gdzieś ten czyściciel i ten czyściciel ma już bardzo mało punktów życia. Trzeba by go
Trzeba by go odnaleźć. Shivani, zrób nam tutaj zwiad, co? Tak, kogoś widzimy. O Jezu, tu jest cała grupa. O matko i córko. O matko i córko. To do tego będzie potrzebny wabik jak nic. Nasza łowczyni. Dajemy tutaj do pieca. Tu będziemy rzucać wabik, to nie ulega wątpliwości. Tu wolałbym granat zostawić. Tylko ewentualnie możemy berserker. 57-28. Berserker może nam krwi napsuć, ale trzeba by zlikwidować jakiegoś gagatka. 36, tu strasznie słabo. Czy to jest ten moment, kiedy ja powinienem jednak użyć granatu? Tu mam dwa granaty. Zależy mi, żeby za jedną salwą oddać trzy strzały do czarnoksiężnika. Jak będziemy się tam z nim zabawiać. Dobra, podejdźmy tutaj i strzelmy granat. Tutaj. Chciałbym tutaj i ścianę rozwalić i osłonę. Spróbujmy tak. Nikogo niestety nie poranimy, ale... Rozwalamy trochę ścianek. Dobra. Się udało. 100. Byłoby nice. 100 jest też tutaj. Tylko czyściciel... Zobaczymy, kto może wykończyć czyściciela. 68-71. Tu możemy zaawansowanego wykończyć, jeśli by się udało. 76-78. Spróbujmy czyściciela zdjąć. Słyszę, że chyba się go pozbyliśmy. Walimy. A później Nowak go spróbuje dokończyć. Jeszcze krytycznie weszło za... Ładnie weszło. Czekajcie, 71. To walimy. Pudło, naprawdę? Wow. Come on. Czy to jest moment na rzucanie wabika? Tutaj berserker powinien się zająć chyba tą grupą. Spróbujmy zdjąć go. Fabik się może jeszcze przydać. Jest. Dobra, zostanie tylko berserker. Nie, jeden z przodu, drugi z tyłu zostanie. Ubił cywila. Dobra, nie zajął się nami, to dobrze. Ubił cywila. My powinniśmy tutaj zdjąć jednego gagatka. Już jest napoczęty. Ten berserker. Może tu chłopcy dzielnie go wykończą. Oby się skupili na jednym. I obyśmy nie mieli kolejnej grupy. A ten gdzie? Ach, tylko dwa zostało. I nikt już nie będzie miał Nie, jeszcze mamy. Może go położą. Tak jest. Tak jest. Słuchajcie, tak jest. Co my tu będziemy czynić? Chciałbym się zbliżyć do znajdźki. Tak, żeby ją podnieść ewentualnie. W następnej turze. Strzelimy sobie, bo jakżeżby mogło być inaczej. Szkoda, że nie mamy celownika holograficznego, czy czegoś w tym stylu. Wiem. Tutaj go flankujemy. Ale tu go będę widział, tak? Ewentualnie z tej strony mogę stanąć za pełną osłoną.
Nie będę widział chyba tutaj. Nie. No, może być problem. Zobaczmy, jak nasza łowczyni tutaj się sprawuje. 76. Całkiem nieźle. Podejdźmy bliżej. Kolejny chyba nie uzbroimy, bo 99, wow. Ale słabo na krytyczne. Ale jest! Za 11. O, stary, zębów nie myłeś. Ci cywile tam biedni tak stoją. Nowak, no przeładuj. Ciekawe, czy strzelić przez te stragany. Hope so. 74. Dawaj, chłopaku. Jest. Nasza snajper. 97. Tu mamy pewność likwidacji. Ewentualnie mogę podejść i strzelić z pistoletu, ale czy z pistoletu zadam tyle, ile chcę, to nie wiem. Więc wyjdziemy sobie do przodu. Tu Liliana Jensen. Zespół będzie bardzo zmęczony po tym wszystkim. Po berserkerze. Liniana, może awans jakiś dla ciebie? Nie? Więc tak, tu zrobimy sobie przeładowanie. Ready to engage. Gdzie jest ekran informacji o wybrańcach? Dobrze. Muszę się przygotować na zajęcie jakiegoś sensownego miejsca do potyczki z Filemile Desiriukiem. Będzie na trzeci wabik, bo ma akurat dwóch bezimiennych załatwionych. Widmowy zombie. Już mogło być inaczej. No, widmowy zombie to wiele tutaj na mnie nie napsuje, co najwyżej do nas podejdzie, tak? Upiorte rozer... Co to jest? Mamo! Załatwią mi zombiaka. Tu może troszkę do bezimiennego. Lubię, jak oni reagują na strzały. O, przeładował sobie kulturka. Też przeładował. No, kończy się chłopakom amunicja. Czyli oni już nie będą strzelać, tak? Łach. To nie było najlepsiejsze. Bezimienny, dzień dobry. Gdzie jest Firemind Desiruk? On jest gdzieś tutaj. Czy nim się teraz powinniśmy zajmować i martwić? Spróbujmy bezimiennego. Nawet z krytycznym to, więc chyba jest pozamiatane. Dobrze. Miękki spust, darmowa akcja. Przeładowanie. Ale Akebi będzie zmęczona. Ale może awans wywalczy. What? Co to było? A ja o tym nie wiedziałem. Słuchajcie, kopaja w dół totalnie. Kopaja w dół. Większy magazynek. Coś dla snajper, nie? Przeładowanie. Żebym wiedział, to bym odsunął żołnierzy. Młot. Tu jesteśmy ledwo żywi. O, mamo. O, mamo. O, mamo. Nowaka, przeładuj ty sobie, synu. Ale oberwaliśmy po tej misji. Dobrze, ten samochód już chyba nie wybuchnie. O, mamo. O ile Nowak jeszcze jest ranny, to przeżyje. Ale... No dobrze. Shivani Pawa nie jest ranna. Tyle na plus dla nas.
Pudło niestety też. Wziął się za nas chłopak. Chyba nie ma już pomysłów tutaj na to, co zrobić. I will promise them no mercy either. The Chosen is in position. Time to put it down. Troszkę może postrzelają do niego, co? Dwa pancerza, ale jedno obrażenie zawsze wchodzi, nawet jak pancerz cały absorbuje. Dyskretność. Co to jest ta dyskretność? O, trafienie krytyczne, ale też za jeden. Tym razem trafienie krytyczne, czyli trzy obrażenia były, więc jedno przesłuszyło przez pancerz. Tu też krytyczne. No chłopcy mi pomogą to, na pewno. Ależ rannych żołnierzy mam, a można tego było uniknąć. Być może o tym upiornym rozerwaniu coś gdzieś było napisane w jakimś... Zobaczymy, czy stąd damy radę go przytulić i jeszcze mu drzewo rozwalić. Dobra. On jest wrażliwy na wybuchy granatów, więc będziemy zadawać po więcej. No, byśmy tylko trzy granaty zdążyli wystrzelić. Jedno zerwanie pancerza i cztery obrażenia, ładnie. Shivani, czy tobie tam granat doleci? Zobaczymy. Granat odłamkowy. O, pewnie, że doleci. Może jeszcze to drzewo dokończy rozwalać. Bierz łap, żuj. 5. Nice. Pancerza już nie ma, gagatek. Pancerza już gagatek nie posiada. Schowajmy się może tu. Stoi jeszcze na otwartym. No nie mówcie, że nie będę mógł strzelić granatem, no. Hej. Tutaj nie chciałbym tego drzewa rozwalać, ale chyba będę musiał. Boom. Przydałyby się granaty plazmowe, co? 6 obrażeń na czysto. Nasza snajper będzie miała błyskawiczne ręce. Oj, będzie miała. Oj, jak ona będzie miała błyskawiczne ręce. Trafimy chociaż. Tak jest. 5 punktów zdolności będziemy mieli za zlikwidowanie. Komu te zdolności się przydadzą najbardziej? Akemi. Czy ty jesteś w stanie ściąć delikwenta? Nie bardzo, ale jesteś w stanie podejść i strzelić. 67. Gdyby się udał strzał, to mielibyśmy go zlikwidowanego. Jeżeli nie, to może wabik trzeba będzie użyć. Tutaj strzał z pistoletu. 55. 77, snajperski. Palimy. Pięknie przymierzone i pudło. Cała nadzieja w naszej dziewczynie. Palimy. Jest trafienie krytyczne. Odesłany. Pięknie, brawo. 5 punktów zdolności za zabicie wybrańca. Jest pytanie, ile się będziemy leczyli po tej przygodzie. Chyba długo. Natchniony pożeracz, spotkanie z wybrańcem, dyskretność, czujność, przeciwnicy Templariusze, wstrząs, tutaj się już nic nie zmieniło. Operacja Wilczy Szambelan, rannych 4 żołnierzy, kurcze pieczone, no, a mogło być tak pięknie, bo mogliśmy się od tego zombiaka odsunąć, no ale trzeba będzie pamiętać o tym. Zdjęcie z misji. Resetuj. Losowo. Może jakoś losowo się wygeneruje.
Ten jest całkiem ładny. Ten mi się podoba. Moglibyśmy jeszcze swoje własne teksty wrzucać, ale jakoś nie pomysłu, bo copywriterem nie jestem. Chociaż nie, no to jakieś się wymyśli, tak? Raz, dwa, trzy, czarnoksiężnik patrzy, nie? Dobra, załatwiony czarnoksiężnik, bomba. Właściwie nie załatwiony, bo on jeszcze wróci, tak? Obcy go przyślą. Speaker nadaje audycję pod tytułem... O, przepraszam was, telefon, muszą odebrać. Wracamy do rozgrywki, telefon ważny odebrać trzeba było. Operacja Wilczy Szambelan zakończona, my wracamy. Chyba żeśmy sobie hemoroidy już w tym Avengerze wysiedzieli. Ściszę trochę, bo jakoś tak głośno się dźwięk z gry nagrywa. 19, 11, 10 i 6. Największa zgodność, ale mamy awans, słuchajcie, mamy awans. Szeregowy Nowak, mamy Akemi, zostanie kapitanem. Zawzięty. Możemy zawziętość albo huragan stali. Weźmiemy zawziętego, bo tu można wyjść, a później się schować. I będziemy kapitanem, czyli poszerzymy sobie skład drużyny. Niestety na długo udamy się do ambulatorium. Teraz tak, szybsze dobycie. Strzał z broni typu pistolet w pierwszej akcji nie kończy już twojej tury. Bomby w dół. Zabicie znajdującego się niżej wroga za pomocą broni typu karabin snajperski kosztuje tylko jedną akcję i nie kończy twojej tury, więc będzie można zrobić jeszcze przykurs. Weźmiemy bomby w dół. OK. Szeregowy Nowak. Dzień dobry, witamy. Czy wziąć mu tak dla jaj płyty balistyczne? Mniej od wybuchów. Nie, weźmiemy rozrywacza. Będziemy mieli jeszcze wielu przeciwników, którzy mają pancerz, więc rozrywacz się przyda. Aczkolwiek szeregowy Nowak, nie wiem dlaczego, ale pancerz zdejmował przynajmniej granatami. Może granaty po prostu zdejmują pancerz. Pawar. Ciężka artyleria. Boże, jak ja to chcę. Ciężką artylerię. Będziemy mieli dodatkowe granaty, czyli aż trzy granaty będziemy mieli. Uratowanych cywili 14. Zwiększając dochód z tego regionu. Większy magazynek 1, wrak Mecha Adventu, zwłoki Berserkera, czyściciela, mutona, sektoida i bezimiennego. Będziemy mogli zrobić kolejny wabik. A, wreszcie mamy mutona. A to granaty plazmowe chyba są po mutonie. Hello, Commander. O 42 zwiększył nam się dochód z Brazylii. Ładnie, efekty globalne. Z tego jestem zadowolony. Laboratorium. 17 płyty pancerne. Mutona mielibyśmy za 9 dni. Zrobimy mutona. Poczekamy na razie z pancerzami. Commander. We've already dedicated Central Officer Bradford has personally substantiated claims that the massive frontline unit they call the Muton was actually at one time even larger than the specimen I have before me today. As it is, the creature is abnormally warm to the touch for a corpse, and I must say, it is quite disconcerting. I'll ensure that this new project takes highest priority, Commander. Once we have something to report, I'll notify you immediately. Fajnie. Przepraszam, odleciałem gdzieś myślami. Przepraszam was. Mam nadzieję, że nie wyłączacie YouTube'a, to tylko mój mózg się zawiesił. Mamy badania, 9 dni, postęp jest normalny. Dobrze, no dobrze, że normalny. Jaki inny miałby być? 5 dni, granat eksperymentalne, 4 dni. Nice. Tutaj mamy jakąś więź. Maciej Nowak i Juliana Jensen. Dobrze, to stworzymy więź. Potwierdźmy więź. Niech się uzupełniają, czyli będzie dwóch grenadierów, którzy będą mogli ze sobą współdziałać. Fajnie, zróbmy zdjęcie. Tak. No, Nowak i Jensen. Czyli cóż, spójrzmy sobie jeszcze raz na żołnierzy, ilu tutaj będziemy mieli. Statusy. Dużo szeregowców mamy. Dużo core naszego składu, czyli ci naj...
Aj, spęczenie 9 dni. Siwani, Boże, 9 dni będzie odpoczywać. Za 5 dni tajna operacja się skończy. Może Dragunowa wróci. Tu strasznie to wygląda. Strasznie, jeżeli nam się trafi teraz misja, to jesteśmy, słuchajcie, w tyłku. No, ale trudno. No, mamy to, co mamy i musimy działać z tym, co jest. Granat, amunicja. Nie teraz. Granat, amunicja, nie... Kurczę, nie byłoby złą rzeczą. Ile mamy do zrzutu zasobów? Tu jest 5 i 7. To jest 12 dni. Wiecie co? Daruję sobie na razie. Polecę po granat i amunicję. Tam się niestety to trochę zmarnowało, ale granat i amunicja może się okazać bardzo ważną rzeczą. Może się trafi mroźna bomba. A z amunicji może też się coś fajnego przytuli. Oby nam się granaty eksperymentalne nie... Mox się wyleczył. Granat zapalający. To tyle, jeśli chodzi o fajne rzeczy zrobione na poligonie. 3 dni. Boże, tylko żeby nie misja. Placówka ruchu zbudowana. Misja zablokowana. Aha, mamy tutaj tę placówkę obcych. Stąd się będziemy mogli ewentualnie do niej przenieść. Maszyna obcych usunięta. Zobaczmy pomieszczenie i co możemy tutaj wybudować. Przekaźnik zasilania. Łączność ruchu oporu będzie na pewno potrzebna. Aula ruchu oporu też by się przydała. Ale to dopiero w następnej turze. Muszę mieć możliwość nawiązania większej liczby kontaktów, więc chociaż czekajcie. Czy ja mam tutaj szkoła działań partyzanckich, przekaźnik zasilania, poligon. Czy ja mam tutaj jakichś wolnych techników? Mam tutaj teraz dwóch wolnych techników. Ambulatorium działa jak działa, tak? Zobaczę jeszcze sobie rannych żołnierzy, bo może się ten czas leczenia jednak skrócił. Nie, w ambulatorium tego nie zobaczę. Ta negatywna cecha u naszej snajper jakoś na razie mi nie przeszkadza. Zobaczmy żołnierzy. A nie, słuchajcie, nie jest źle. Dwa dni. Młot, Ogar i Liliana. Hattrick. Hattrick niestety będzie dłużej się leczyła, czy nie będziemy mieli snajper, ale może Dragunowa wróci z misji. Może. Budujemy kontakty ruchu oporu. Aula, warsztat, łączność ruchu oporu. Budujemy. Oczywiście niech pomoże. Przyspieszy budowę. To jest o 16 dni. I usuwamy kolejne maszyny obcych. 60 dni, wow. A, no tak, bo myśmy wcześniej, słuchajcie, mieli przyznaną premię taktyczną, taką, że oczyszczanie trwa o połowę czasu krócej. Dlatego też żeśmy sobie tutaj tak szaleli z tym wszystkim. Co nam da ulepszenie ambulatorium? Moduł hiperwitalny. Lepszmy. We don't have any capacity to spare, which means we can't expand our facilities further. Dobra, przekaźnik zasilania się najwyżej wspomoże technikiem. Będziemy mieli dodatkową moc. Przekaźnik hiperwitalny, wow. Zobaczymy, czy możemy kogoś... ambulatorium, możemy kogoś... Zbrojownie. Zobaczmy żołnierze, czy jak ten przekaźnik hiperwitalny działa. Zobaczmy żołnierze. Przydałaby nam się na pewno... Kto nam by się przydał? Czy łowczyni, czy snajper by nam się przydała? Więzi żołnierza, ulepszenie broni, modyfikuj wyposażenie. Spryt bojowy. Zmęczenie. Może to zmęczenie możemy... Ulepszenie broni, wyposażenie, modyfikuj, zwolnij, zdolności. Nie widzę, gdzie ten... Jak ma działać ten przekaźnik hiperwitalny. Nie bardzo go rozumiem. Będę sobie chyba musiał... Podgląd ulepszenia. Nie wiem, co robi przekaźnik hiperwitalny w takim razie. No, ale żeśmy go zbudowali, tak? Coś nam to da. Może w trakcie misji będziemy mogli
mogli to wykonać. Znajdź templariuszy, jedną turę potrwa. No nic, skanujemy tutaj za granatami, za amunicją. Mamy żołnierza rannego. Diagonowa za to zdrowa. Bohater frakcji. Wcielenie wszelkich skomu bohatera frakcji, uzyskanie nowych rozkazów ruchu oporu oraz tajnych operacji. Nasz zespół nawiązał kontakt z templariuszami. Ich przywódca twierdzi, że wie wszystko o nas i o ich skom. Nie wiem, czy rozumiem, co ma na myśli, ale przynajmniej przysłał jednego ze swoich ludzi do pracy na pokładzie Avengera. Głębinowi członkowie. Dobrze. To jest, gdzie Templar faction maintains their headquarters. I'll admit they can be a bit extreme when it comes to psionics, but so far they seem loyal to our cause. We can scan at this location to gain additional support from their people. Ciekawe, co nam to daje. The elders see us as nothing more than raw materials for their designs. We will take back our power and turn it against them. Oh, Commander, it's about time we spoke. Polowanie na wybrańców. O, na czarnoksiężnika będziemy mogli polować. Kontra, pogłębienie wiedzy. Może być fajne. Liczba punktów doświadczenia zdobywanych przez żołnierzy jest większa o 10%. Rozkaz ruchu oporu to potężne zdolności i tak dalej. Fajnie. Kontra. Ataki psioniczne na jednostki X-com będą zadawać obrażenia atakującemu. Fajne. Lecz szybciej. To w sztabie templariuszy można by się uleczyć szybciej. No, ale mamy tu do przeszukania granat. Co się dzieje teraz? Projekt Avatariusza. Obcy bliscy zwycięstwa. 27 dni mamy, tak? O, Jesus. Dobra. Jeden dzień. Granat kwasowy i pociski Dragon. Dobra. Granat kwasowy. Zrzut zasobów. Sekcja zwłok Mutona za 3 dni potrwa. Przechwycenie zasobów, to nam chyba będzie potrzebne, albo informacje nam będą potrzebne. Budują się już kontakty, więc będzie można tutaj kontakt nawiązywać do kolejnej placówki. Mam trochę mało placówek, ewentualnie będę mógł jeszcze zrobić sobie trop do placówki. Tajne operacje, o! Co tutaj trzeba zrobić? Zbuduj aulę ruchu oporu, żeby rozpocząć tajne operacje. No to będę musiał poczekać chyba do końca miesiąca, żeby z nowymi operacjami. Buduj szybciej sztab renegatów. Nie wiem, czy to mi w czymś pomoże. Co tutaj zrobić? Gromadzący się tłum. Przechwycenie zasobów albo jednostki zasobów. Co tutaj zrobić? Czy wziąć informację? Mam jeszcze datapad adwentu do odzyskania. Tu mogę zdobywać informacje, tu mogę budować szybciej, a tu mogę leczyć szybciej. Zajrzę jeszcze do moich żołnierzy, ile tam czasu im na leczenie zostało. 4 rannych. Zobaczmy żołnierzy. 5 dni i 4 dni. Nowak to posiedzi na zwolnieniu na L4. Shivani Paweł, zmęczenie. Jak ja mogę go przywrócić szybciej do stanu używalności? Wola 27-43. No nic, będziemy musieli coś poskanować, mając nadzieję, że jeszcze misja nam nie wyskoczy. Łączność ruchu oporu to będzie 14 dni, ale opóźnimy projekt Avatar. Czy tu jeszcze mogę przydzielić jakiegoś technika? Nie, mam tylko 3 techników. No dobrze. Ruszamy i będziemy za czymś skanować, tak? Przechwycenie zasobów, zbierający się tłum. Tu spróbujmy. Dajmy sobie może już tamte informacje, bo to nam chyba nie będzie potrzebne na razie. Będą mi potrzebne zasoby bardziej niż informacje w tym momencie. Skanujemy. Za 5 dni zrzut zasobów. Sekcja zwłok Mutona. Bierzmy nowe badania. Mamy zaawansowany granatnik i granatnik plazmowy. Ok. Strzelby modułowe. Co to są te strzelby modułowe?
Wow. Dające o jedno miejsce na ulepszenie więcej niż zwykła broń tego rodzaju. Ha. Co tu robić? Czy płyty pancerne, czy broń Gaussa, czy robić ten przełom w strzelbach modułowych? Rozszyfrowanie datapadu Adwentu to tylko 5 dni. Zwłoki sektoida, płyty pancerne to 10 dni potrwa, ale co mi dadzą te strzelby modułowe? Nie mam zielonego pojęcia. No dobra, zróbmy te strzelby modułowe. Może się to później nie trafić. Dział techniczny, produkcja przedmiotów. Granat błyskowy, granat dymny, apteczka, wabik, uzbrojenie. Zaawansowany granatnik. Robimy. Pancerz. Pancerz tutaj nie robimy. Automatyczny pistolet magnetyczny. 35 jednostek zasobów. 70 i 15 stopów. To jest karabin bezkolbowy. Teczka, granat dymny, skaner bojowy, wabik. Znaczy ja mam już granaty plazmowe w ogóle. Zobaczmy, żołnierze, czy też trzeba będzie na poligonie rozpocząć projekt. Granat plazmowy. O, mamo. Granat plazmowy będę musiał zrobić. Będzie mi potrzebny jeden rdzeń zelerium. A go właśnie nie mam. No to mówi się trudno. Stąd zwolnię technika i... Patrzcie, tu mam jednego technika, który w ogóle na niczym nie pracuje. Szkoła działań partyzanckich. Nowe taktyki walki. Wielkość drużyny. Bierzemy. I instynkt myśliwego. Czy to brać? Ale to 200 jednostek zasobów kosztuje. Na razie sobie daruję. Tutaj technika zwolnię. Wziemy pusto. I tu przydzielimy technika. Potrwa to szybciej. Mogłem to od razu zrobić, ale jakoś nie zwróciłem na to uwagi. Szkoda. Mój błąd. Czy mogą być te strzelby modułowe? No nic, skadujemy za przechwyceniem zasobów. Lecimy. Ewentualnie polecimy na bazę Adwentu. Mamy trzód zasobów. Leading the resistance is a daunting task, Commander. But your efforts so far have left many. No, opinia o ich skomie leci w dół. Postępy Awatara 3, placówki obcych 1, ukończone mroczne wydarzenia 1, powstrzymane działania odwetowe, wykonanie misji rady, przeprowadzone badania 3, ukończone tajne operacje 1, ukończone projekty poligonowe 1. Nie jest tak źle. Władca bestii. Może wezwać dzikich sojuszników. Wyszkolił się skubaniec. Ach. Próba sabotowania Avengera. Wybranie częściej bierze żołnierzy do niewoli. To mi nie pasuje. Następny atak odwetowy za... Żołnierze będą tracić w czasie walki więcej woli. To nie są jakieś straszne rzeczy. Ciekawe, co to jest to ukryte wydarzenie. No już tego nie odsłonię. Oczyszczanie przebiega szybciej. Strzały. Tu mam niestety zablokowane, więc nie mam auli. Zmienię sobie na oczyszczanie przebiega o 50% szybciej. Niech tak będzie. Teraz operacje. Polowanie na przełomowe badania. Projekty poligonowe tańsze o 20%, ale i tak będę potrzebował rdzenia zelerium. Usunięcie ryzyka zasadzka. Tu muszę sierżanta wstawić. Zobaczymy, kogo możemy. Moksa, sierżant Iskę możemy dać. To jest nasza specjalistka, niech będzie. Zdrowie plus 1. Kogoś tutaj wstawimy, co? Szeregowy templariusz. Do dyspozycji.
Maciej Nowak jest już tylko Janny. Całkiem nieźle. Można by kogoś tutaj wysłać. Tylko kogo? Akemi jest już do dyspozycji, więc będzie mogła wziąć udział w misji. Szeregowa Chen łowca. Niech weźmie udział. I dodajmy jeszcze jednego żołnierza. Grenadiera. Jeszcze jednego. Może to będzie niezłym pomysłem. Może jeszcze jednego specjalista? Albo łowcę. Ilu będziemy mieli łowców na podmianę? Tu jest łowca. Dwóch łowców tutaj mamy. Tu Abe Mensha i Akemi Ito. Muszę jeszcze jednego łowca. Łowcę dać tutaj. Specjalista, łowca i łowca. Dwójka łowców. Oni sobie całkiem nieźle radzą w czasie zasadzek, ale będziemy mieli tutaj już usunięte ryzyko zasadzki. Może nie łowca. Chociaż łowca... Ejku. No dobra, niech będzie. Niech będzie jeszcze jeden łowca. Okej. Okay. Może dzięki temu awansuję. Na tyłach wroga. Wybrańcy, którzy... Coś tam. Zwiększenie wpływów we frakcji. Polowanie na zabójców. Polowanie na zabójczynię, część pierwsza. Uzyskanie dodatkowych rozkazów ruchu oporu i tajnych operacji. Niech będzie. Potwierdzimy. Rozpocznijmy operację. Zrzut zasobów. Zignorujmy na razie. Gromadzący się tłum załatwmy sobie. Jest ciach. Przechwycenie zasobów. Dostępny zrzut zaopatrzenia. O! Czyli będzie atak na zasoby. A, to ja nie sądziłem, że to mi misję od... Zaatakuj transport wojsk Adwentu. Rozpocznij misję. Dobra. Ruszymy na tą misję. Zasoby się przydadzą, bo nam się już kurczą. Tym bardziej, że może rdzenie zelerium będą. Mam nadzieję, że będą rdzenie zelerium. W jakim składzie ruszamy? Bratalmox, nasz specjalista. Może specjalistę byśmy się pozbyli, wzięlibyśmy templariusza ze sobą? Czy to jest nasz jedyny gostek, który posiada... Jedyny gostek, który posiada karabin, więc tutaj mielibyśmy pistolet magnetyczny. Ewentualnie snajper naszej dać odpocząć. Czy zamiast Pratala Moxa wziąć sobie... Usuńmy i na razie weźmy sobie templariusza. Wow, fajnie wygląda. Tytujmy. Zdolności żołnierza. Rozdarcie. Zobaczymy, co on ma. Rozdarcie. Atak w walce wręcz, który może ogłuszyć albo zdezorientować cel. Nie można chybić. Zabicie wroga uruchamia impet i generuje koncentrację. Atak psioniczny, który zadaje niewielkie obrażenia, ale na wyższych poziomach koncentracji przeskakuje na pobliskie jednostki. Koncentracja. Zdobywaj koncentrację w czasie misji, wzmacniając statystyki, zadawane obrażenia i skuteczność. Zdolności. Koncentrację można wydawać na potężne zdolności. Wow. Punkty zdolności XCOM 34. Wiecie co? Może na razie sobie templariusza... Wow, ale on świetnie wygląda. No, ekstra jest stworzone. Przypomina mi trochę... Wiecie co mi przypomina? Takiego maga mi przypomina, ale przypomina mi też postać z gry z Dead Space'a. Inżyniera tego. Nie, on świetny jest. Chyba... Powiem wam, że chyba nie będę ruszał jego ubiory, bo kolory są dobrane naprawdę pięknie. Czy brać go teraz na misję? Nie, wezmę naszą specjalistkę, ale mógłbym też dragunową zabrać. No dobra, zabierzemy Akemi. Raz, dwa... Gdzieś tutaj jeszcze dobrze by było zabrać ze sobą jakieś fajne
Fajny granat, może tak. Tutaj może wabik zabierzemy, co? Najlepiej by było tak. Tutaj usunąć wabik i pociski Diagon. To będziemy mogli podpalać. Tutaj damy wabik. Nasza łowczyni nie zabierze pocisków szpon. Chociaż właściwie może zabrać pociski szpon. Możemy zabrać pociski szpon, a tutaj możemy dać wabik Pratalowi. Ekstra, bezkolbowy. Dobra, Pratalowi dalibyśmy tak i co? Ruszamy na misję, tak? Jaki poziom jest trudności? Rozpocznijmy misję jeszcze raz. Jaki poziom trudności? Poziom trudności jest wysoki. Produkcja przedmiotów. Zobaczmy, ile ten bezkolbowy będzie kosztował nas z uzbrojeniem. 35 jednostek zasobów, niedużo. Nie, przepraszam, tutaj 70. Co robimy? 45 i 10 stopów. Na razie nie będziemy z tego korzystać, to darujemy sobie. Zobaczymy, czy możemy mu jeszcze ulepszyć broń. Możemy. Automatyczna ładownica, większy magazynek, celownik laserowy. Ten moc jest blisko akcji. Automatyczna ładownica też fajnie. Większy magazynek. Rozmiar magazynka o 1. Celownik laserowy. Nie, właśnie na co się tutaj zdecydować. Ten celownik laserowy to raczej dla drugiej łowczyni bym zostawił, ale... Dobra, dajmy celownik laserowy. Pratalowi też się zdarzają czasem krytyczne strzały, więc niech będzie. Zdolności żołnierza. Rzucenie granatu albo użycie przedmiotu nie powoduje już zakończenia tury. No, powiem wam szczerze, że jednak powodowało. Więc to chyba nie do końca działa tak jak powinno. Jesteśmy w stopniu sierżanta. Gniew. Tego żeśmy nie wybierali. No dobra, mamy błyskawiczny refleks, niech będzie tak jak jest. Ruszamy na misję. Zapraszam was na operację Potworny Płacz. Zaatakuj nas pod wojska Adwentu, poziom trudności wysoki, w pełnym składzie 6 operatorów, poziom trudności misji wysoki, mówię to już drugi raz, ale to wynika z tego, że jestem już trochę zmęczony. Słuchajcie, widzimy się w kolejnym odcinku, miło mi się było z wami spotkać, do zobaczenia, trzymajcie się, hej. Patrzcie, a widzicie, już się z wami pożegnałem, uzdrowienie żołnierza. Brakuje zasobów jednego rdzenia Eleium, potrzebny... Żebym to ja wiedział, to ja bym na to kasy nie wydawał. potrzebny jest rdzeń z Eleium. Rdzenie z Eleium to mi są potrzebne w projektach poligonowych, a nie tutaj. No nic, jeszcze raz się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej.